właśnie, drodzy Polacy, na czym polega ta przestrzeń? Komu to w ogóle potrzeba? Z jednej strony banderowcy jacyś, z innej strony komuniści tam jakieś tam na wschodzie, kacapi i jeszcze coś. A z innej strony lachy w Polsce na przykład. I komu to potrzeba? Ta przestrzeń jakaś tam ukraińsko-polska, że może jechać po prostu zarabiać do Niemiec, do Wielkiej Brytanii i sobie żyć śpiewając wszędzie w socjalnych sieciach i u siebie na podwórkach, smażąc kiełbaskę i na lące z sąsiadami wszędzie pić piwko. A tam, ja wiem, tam, no, Białystok, albo Charków, albo tam coś jeszcze, Krym. Niech tam kacapi już tam wejdą. No, wiadomo, taka logika przeciętnego Polaka. Tam banderowcy, tam we wschodniej Ukrainie jacyś tam komuniści kacapi, a ze strony Ukraińca przeciętnego też pół kacapskiego, pół banderowca, z innej strony lachy. Wielka szlachta, która wszystko opierdala, bo ma królewską krew i nas liczy, że za jakieś tam coś tam takiego. I tam ten naród polski coś tam z niej walczył, ale teraz nie wiem, co tam w ogóle się dzieje. Też siedzę u siebie tam gdzieś tam i słucham coś tam.